Przez lata po 1989 roku wszystkie rządy mówiły o konieczności budowy silnej klasy średniej, która ma być motorem rozwoju polskiego dobrobytu. Postulat ten głosiły wszystkie partie polityczne. Najbardziej chyba Platforma Obywatelska, która idąc do władzy nagłaśniała sprawy barier, z jakimi borykają się polscy przedsiębiorcy. Bariery te miały zniknąć. Platforma doszła do władzy, rządziła 8 lat. Prowadziła politykę ciepłej wody w kranie. Słyszeliśmy o niebywałych sukcesach, których przejawem były i powstające jak grzyby po deszczu stadiony, drogi, akwaparki. Ale o właścicielach niewielkich rodzinnych firm zapomniano. Zmieniła się też polityczna narracja. Do władzy doszła formacja mówiąca o wstawaniu z kolan w sferze patriotycznej oraz o wyrównywaniu szans, pomocy wykluczonym. Pojawiły się programy socjalne, kasa trafiła do ludzi. Ale o przedsiębiorcach ponownie nie mówi się nic. A media zrównują właściciela sklepu, bądź warsztatu, harującego od rana do nocy z właścicielami wielkich koncernów. Tymczasem, większość przedsiębiorców to drobni ciułacze. Właściciele rodzinnych firm, sklepików, gastronomii, zakładów usługowych. Muszą mierzyć się z systemem. Nie z wysokimi podatkami, ale z obowiązkową składką na ZUS, która jest wymuszanym haraczem, a czy zarabia, czy nie, właściciel firmy płacić ją musi. Absurdalnymi przepisami prawnymi, które zaprzeczają same sobie. Nierówną konkurencją ze strony dużych korporacji, które zyskują państwowe, tudzież samorządowe przywileje. Szanowni politycy, z jednej i drugiej strony ścigają się na populistyczne hasła. Jedni przedstawiają się jako Europejczycy ratujący nas przed pisowską dziczą. Drudzy, jako jedyni patrioci, pozwalający umęczonej ojczyźnie wstać z kolan. Jedni i drudzy zapominają o ludziach, którzy ciężko harują. Na swoim, a więc bez obciążania budżetu państwa. W kampanii wyborczej padło, pada i padnie jeszcze wiele pięknych i ważnych słów. Mogę się założyć, że powyższy temat nie będzie poruszony.